Państwo wiedzą, na jakie spotkanie Państwo przyszli. W związku z tematem, a brzmi on podstawy myślenia geopolitycznego, należałoby stwierdzić przede wszystkim, znaczy wypowiedzieć charakterystykę pana profesora w jednym wyrazie, to znaczy geopolityk. I o geopolityce dzisiaj będziemy rozmawiać, ale wcześniej chciałbym jeszcze oddać na chwilę głos panu doktorowi Sykulskiemu, że powiedział kilka słów o Polskim Towarzystwie Geopolitycznym. Dzień dobry Państwu. Ja chciałbym dosłownie dwa zdania powiedzieć o Polskim Towarzystwie Geopolitycznym. Nasze stowarzyszenie zostało założone w 2008 roku podczas pierwszego zjazdu geopolityków polskich. Jesteśmy ogólnopolskim towarzystwem naukowym. Posiadamy na dziś 4 oddziały regionalne w Warszawie, Wrocławiu, Toruniu i Poznaniu. Zapraszamy serdecznie Państwa do przystąpienia do Towarzystwa Geopolitycznego. Będzie możliwość po spotkaniu wypełnienia deklaracji członkowskiej. Składka roczna to jest 50 zł. Gwarantuje to zniżkę na publikacje Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, na udział w konferencjach, także międzynarodowych. Jest możliwość, proszę Państwa, udziału w piątym zjeździe geopolityków polskich, który odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest również możliwość publikowania u nas na łamach rocznika Przegląd Geopolityczny, a także na łamach czasopism współpracujących z nami oraz na łamach prac zbiorowych. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany bliższą współpracą z nami, publikacją na łamach publikacji wydawanych przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne, to Państwa serdecznie zapraszam na nasz portal geopolityka.net. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję. W takim razie, proszę Państwa, profesor Leszek Moczulski, podstawy myślenia geopolitycznego. Panie profesorze, oddaję głos. Dzień dobry, czy jestem słyszalny? No dobrze. Proszę Państwa, słowo geopolityka jest dość modne. Gdzieś w 80% jest używane jako przerywnik bez znaczenia. Coś tak jak telewizyjne, jakieś określenia w rodzaju tak naprawdę, które też nic nie znaczą. W pozostałych 20% jest używane w różnych znaczeniach, dlatego że geopolityka, tak jak każda zresztą dziedzina wiedzy i aktywności ludzkiej, może występować w różnych postaciach. Ja to bardzo podkreślam, że może występować w różnych postaciach, ponieważ my tylko jedną się będziemy zajmowali. Tą, którą się będziemy zajmowali, to jest geopolityka, którą określam jako geopolityka akademicka. Bardziej właściwe byłoby słowo geopolityka naukowa. Kiedyś w jakichś dyskusjach tworzyliśmy dawno temu podstawy polskiego myślenia geopolitycznego, zresztą w celach najzupełniej praktycznych, to nie chcieliśmy użyć słowa naukowa, ponieważ słowo naukowa oznaczała antynaukowa, czy beznaukowa, czy bzdurna w ogóle, ponieważ jedyną wiedzą naukową był niejaki marksizm, leninizm, jakieś tam dalsze przedmiotniki. Stąd tą dziedzinę, powiedziałbym, w jakiejś mierze ten najwyższy poziom geopolityki określam jako geopolityka akademicka. Ale geopolityka może występować też w innych postaciach. Może przede wszystkim występować w postaci geopolityki stosowanej. Politycy na ogół stosują jakąś geopolitykę stosowaną, nawet jeżeli nie bardzo wiedzą, co stosują. Dlatego, że działalność polityczna po prostu wymaga pewnego sposobu myślenia, pewnego sposobu działania, no i odruchowo, często nieświadomie, a często świadomie zakładając, że to jest część innej specjalności. Tukidides, który napisał 2500 lat temu jedną z pierwszych czy pierwszą pracę, którą możemy określić jako praca geopolityczna, oczywiście
o geopolityce nie słyszał i nie mógł jej tak nazwać. Więc druga forma geopolityki to jest geopolityka stosowana, ale poza tym możemy mieć publicystykę geopolityczną. Możemy mieć marzenia geopolityczne. Możemy się bawić w hochsztaplerstwo geopolityczne. Ja bym powiedział, że współcześnie w Europie to hochsztaplerstwo geopolityczne ma się znakomicie i się doskonale rozwija. Jeżeli jednak chcemy traktować geopolitykę jako naukę, to musimy przyjąć, że po pierwsze ma bardzo wyraźnie zakreślony przedmiot badań, dwa, że ma własną metodę, trzy, że te badania czy jakieś inne prace o charakterze geopolitycznym są prowadzone zgodnie z tym warsztatem, z tą metodyką przyjętą. Oczywiście ta metodyka ulega zmianie, rozwinięciu i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście zakładamy, że te badania prowadzone są w oparciu o warsztat geopolityczny, ale nie warsztat geopolityczny na przykład z początku XX wieku. To on pomoże nam zrozumieć myśl geopolityczną sprzed 100 lat, ale nie pozwoli nam odczytać dzisiaj rzeczywistości. Wtedy zresztą też w bardzo ograniczony sposób pozwalał. Otóż musi to być po prostu warsztat aktualny, warsztat bieżący. Jednym z elementów podstawowych tego warsztatu jest to, że geopolityka, najogólniej mówiąc, zajmuje się analizą procesów czasoprzestrzennych. O tym będziemy dzisiaj mówili, więc w tej chwili tego nie wyjaśniam. Nie podaję też definicji geopolityki, ponieważ przedstawię ją na samym końcu wykładu. Po prostu, żeby ta definicja była zrozumiała. Pierwszą sprawą jest myśleć w sposób geopolityczny. Jest pewne szczególne podejście myślowe, które możemy określić podejściem geopolitycznym. Jak przed chwilą powiedziałem, jest to podejście, które stara się zobaczyć badane zjawiska w dwóch podstawowych wymiarach, czasu i przestrzeni. Stworzona została taka reguła, którą nazywamy triadą myślenia geopolitycznego, która pokazuje fazy myślenia geopolitycznego. Są trzy podstawowe fazy myślenia geopolitycznego. Pierwsza faza to jest idea. Wyobrażamy sobie pewną konstrukcję intelektualną. Ta konstrukcja intelektualna może być, nie wiem, projektem, z którego będziemy mogli wyprowadzić jakieś później programy polityczne, może być oceną jakiejś rzeczywistości. Tutaj ta możliwość jest, te możliwości są bardzo szerokie, za każdym razem tworzymy pewną konstrukcję idealną, jakąś konstrukcję idealną. Bez stworzenia tej konstrukcji nie mamy po prostu czego badać. Ta konstrukcja w jakiś sposób, w zależności od tego, czy badamy problemy geopolityczne, które się umownie nazywają współczesne, czy na przykład badamy problemy geopolityczne sprzed 1000 lat, to ona musi być dopasowana do rzeczywistości. Ona musi po prostu być zgodna z jakąś rzeczywistością.
I tutaj przechodzimy do drugiej fazy myślenia geopolitycznego, gdzie poddajemy tą ideę, tą myśl, tą konstrukcję intelektualną, poddajemy weryfikacji przez zestawienie z konkretną rzeczywistością. Na przykład pierwszą ćwiercią XXI wieku albo połową XVII wieku, co sobie tam wybraliśmy. Ta weryfikacja pozwala nam na albo na dalsze badania, jeżeli się okaże, że ona pasuje do rzeczywistości, że konstrukcja myślowa, konstrukcja idealna pasuje do danej rzeczywistości. Gdybyśmy na przykład stworzyli konstrukcję, która może być bardzo ciekawa myślowo, w jaki sposób pokonać na przykład zakon krzyżacki, uruchamiając przeciwko krzyżakom przede wszystkim oparte o machiny parowe, krążowniki, no to ta konstrukcja oczywiście nie pasuje do rzeczywistości. Ani do rzeczywistości, kiedy były poruszane parą pancerniki, bo wtedy nie było państwa krzyżackiego, ani do konstrukcji, do rzeczywistości, kiedy państwo krzyżackie było. Ta weryfikacja koncepcji z rzeczywistością to jest typowe myślenie polityczne. Zakładając oczywiście, że zakładając pewien stan idealny. Ten stan idealny polega na tym, że polityka to jest zajęcie par excellence intelektualne, najpierw trzeba coś wymyślić, a potem dopiero robić. Więc jeżeli przyjmujemy, że polityka jest właśnie zajęciem par excellence intelektualnym, to w tej drugiej fazie dokonujemy weryfikacji politycznej. Z jakąś wyraźną rzeczywistością badamy koncepcję, badamy ideę, czy ona pasuje do rzeczywistości, czy nie. Politycy jak dochodzą, że pasuje, mogą ją stosować. Jest tutaj taka jedna z definicji polityki, która mówi, że polityka jest to osiąganie tego, co możliwe. Żeby osiągnąć to, co możliwe, trzeba sobie możliwe wyobrazić. I tutaj już na tym poziomie, w drugiej fazie myślenia geopolitycznego, na tym poziomie politycznym, badając rzeczywistość, możemy określić, jakie są granice możliwości, które wynikają z rzeczywistości. A gdzie te granice są przekroczone i jakaś konstrukcja idealna po prostu jest nierealna, bo weryfikując ją przez rzeczywistość widzimy, że ona się nie daje spełnić. Tak też, świadomie czy nie, tak też postępują politycy. Przynajmniej ci wybitniejsi. Dopiero trzecia faza to jest faza myślenia geopolitycznego. Kiedy my badamy, weryfikujemy tą rzeczywistość, weryfikujemy tą ideę, tą koncepcję, nie przez jakąś konkretną rzeczywistość, tylko przez proces. Każda rzeczywistość jest częścią jakiegoś procesu. Każda. Proces to są jakieś zmiany, które następują, powiedzmy w czasie, one się układają w pewien ciąg. Jeżeli patrzymy na to z odpowiednio dużym dystansem, ten proces możemy odczytać. I wtedy możemy zauważyć, czy te wnioski, które w drugiej fazie mieliśmy, te konfrontacja przez aktualną rzeczywistość, czy te wnioski są trafne, czy one są nietrafne. Ponieważ
każda konfrontacja z aktualną rzeczywistością jest konfrontacją z pewnym małym wycinkiem czasu. Ten mały wycinek czasu może wymagać dziesiątki lat, ale to jest mały wycinek czasu. Natomiast dopiero jeżeli sięgniemy do procesów, to zobaczymy, padając zresztą kilka różnych procesów z reguły, to dopiero zauważymy, że jesteśmy w stanie ocenić, czy to myślenie polityczne, myślenie, ta druga faza myślenia geopolitycznego, czy ono było trafne, czy nie. Taki przykład, zresztą przykład, z którym się musiałem kiedyś, ja, mój przyjaciel, musieliśmy kiedyś się zmagać. Przykład następujący. Jeżeli by braliśmy rzeczywistość europejską lat 60. XX wieku, czy na przełomu lat 50. XX, to w tym czasie więcej trwało, to badając rzeczywistość światową i europejską, dochodziliśmy do bardzo prostego, łatwego do uzasadnienia wniosku, że nie ma żadnej szansy, żeby uwolnić Polskę spod hegemonii sowieckiej. Natomiast jeżeli sięgnęliśmy do procesów, to zobaczyliśmy, że ten obraz wygląda inaczej. Ja nie chcę wchodzić w bardzo szerokie rozważania. Braliśmy pod uwagę dużą wiązkę procesów. Ja wskażę tylko na dwa procesy, które w owym czasie występowały. Pierwszy proces, to o charakterze takim bardzo czysto geopolitycznym, to był proces formowania się i rozwoju systemu dwubiegunowego. System dwubiegunowy zaczął rodzić się na skraju, na skrajnych pozycjach Europy. W owym czasie Europa była właściwie prawie że jedyną geopolitycznie czynną częścią świata. Otóż na dwóch krajach Europy w XVIII wieku zaczęły się rodzić dwa mocarstwa, a mianowicie Anglia i Rosja. I w ciągu XVIII, XIX i bardzo długo XX wieku te mocarstwa szły w kierunku swojego apogeum. Każdy proces jest, w dużym mówiąc przybliżeniu, przypomina krzywą logistyczną, ma okres wzlotu, ma okres upadku i tak dalej. W bardzo dużym przybliżeniu tą krzywą przypomina, ale w celach roboczych musimy ją wykorzystywać. Otóż w tym czasie, tych paruset lat, nastąpiła transpozycja bieguna. Biegun zachodni okazał się za słaby i za bliski centrum i przesunął się na wschód do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli gdzieś od przełomu XVIII, XIX wieku i przez cały XIX wiek niewątpliwie takim głównym mocarstwem Zachodu była Wielka Brytania, to w pewnym momencie Wielka Brytania straciła tą pozycję biegunu, ona przeszła do Stanów Zjednoczonych. Amerykanie nie bardzo tego nawet chcieli, nie wiedzieli, nie bardzo chcieli, ale to są procesy, które w jakiejś mierze nastąpią przecież automatycznie. Po drugiej stronie biegun rosyjski przeszedł przez kilka kolejnych załamań, które podważały jego funkcję i nastąpiło coś w rodzaju galwanizacji. Tą galwanizacją była rewolucja rosyjska, która była na pewno czynnikiem niszczącym z jednej strony, ale była także czynnikiem, który uruchamiał znacznie większą ilość energii społecznej, no tej energii społecznej za chwilę. I to był ten drugi biegun. Zastanawialiśmy się w latach wtedy, na początku lat 60., czy czasem nie nastąpi transpozycja
bieguna wschodniego, jeszcze dalej na wschód, czyli do Chin. I przyznam się, że wtedy, może to było myślenie trochę życzeniowe, że wtedy liczyłem bardzo na to, że coś takiego może nastąpić, bo to oczywiście oznaczało załamanie biegunu sowieckiego. Dzisiaj już nie byłbym taki pewien, że coś takiego nastąpi. Po pierwsze dlatego, że system dwubiegunowy przeszedł do historii po raz kolejny. A po drugie, że no już chyba Chińczycy stracili tę szansę. I teraz patrząc przez pryzmat tego procesu tworzenia, czyli rozwoju świata dwubiegunowego, łatwo było zauważyć, że Rosjanie przekroczyli drugie apogeum. I teraz z badań historycznych nad rozmaitymi mocarstwami świata, no naszej strefy tutaj śródziemnomorsko-europejskiej, nie wchodziliśmy w chińskie czy jakieś inne, z tych badań wynikało, że jeżeli proces rośnięcia mocarstwa jest względnie powolny, to ten proces końcowy jest dość krótki. I na tej podstawie, to był jeden proces, na tej podstawie dochodziliśmy do, mogliśmy dojść do wniosku, że rzeczywistość początku lat 70. ta rzeczywistość, która twardo mówiła, drugi stopień myślenia, druga faza myślenia, nie mam możliwości niepodległej Polski, to on się po prostu szybko skończy. Względnie szybko się skończy, choć jeszcze nie trudno było na tej podstawie dokładnie powiedzieć kiedy. Mówiąc inaczej, już badanie procesu rozwoju świata dwubiegunowego pokazywało, że żyjemy w momencie, w okresie, który będzie okresem krótkotrwałym, szybko się kończącym w jakiś tam sposób. Drugi proces, który w owym czasie badaliśmy, zresztą ważniejszy znacznie, i dość czytelny, to był proces demograficzny, który zachodził na świecie. Gdzieś tam w XVIII, też w XVIII wieku, gdzieś w połowie XVIII wieku, czy w pierwszej połowie nawet, rozpoczął się proces przyspieszonego wzrostu demograficznego. Ten proces zaczął się w sytuacji, kiedy ludzkość liczyła na całym globie około 750 tysięcy milionów ludzi. Tak. Otóż dzisiaj, jak wiemy, ludność świata jest 10-krotnie wyższa, prawda? Tam w 2011 roku przekroczyliśmy barierę 7 miliardów ludzi. Barierę pierwszego miliarda ludzi przekroczyliśmy z grubsza, to bardzo dokładnie jest w czasie trudno umieścić, ale z grubsza w okolicach bitwy pod Waterloo. To normalne porównanie po prostu, z czym się wiąże. W każdym razie na początku XIX wieku. 2 miliardy osiągnęliśmy w połowie lat 20. XX wieku i tak dalej. Otóż, co powodował proces demograficzny? Proces demograficzny nie przebiegał i nie przebiegał oczywiście równolegle na całym świecie. Europa z jakichś względów, które nas nie interesują, Europa z jakichś względów była pierwszym obszarem, na którym się rozpoczęła eksplozja demograficzna.
Później w dalszej kolejności była Azja i Północna Ameryka. Północna Ameryka w znacznej mierze, zresztą ta eksplozja przyrost ludności wywołany był migracjami. I to migracjami ludzi młodych, prawda, dorosłych, ale młodych. Znakomita struktura demograficzna. Ostatnia strefa świata, gdzie się rozpoczęła eksplozja demograficzna, to jest Afryka. Rozpoczęło się to już w XX wieku. Zaczynając zresztą od krajów arabskich, które na początku wieku XX, tam się ten proces rozpoczął. Dzisiaj te kraje arabskie śródziemnomorskie i Bliskiego Wschodu mają razy około 10 razy więcej ludności niż miałby na początku XX wieku. To jest ogromny skok. A więc w różnym czasie rozpoczynały się te eksplozje demograficzne w poszczególnych częściach świata, regionach i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę wchodzić w szczegóły. W następstwie tych procesów Europa, która pierwsza miała to przyspieszenie demograficzne, około roku 1900 miała około 25% światowej populacji. 25%, co czwarty człowiek na świecie był Europejczykiem. W tej chwili Europa, taka w konwencjonalnych granicach, ma około tam 700-750 milionów ludzi, to jest około 10% światowej populacji. Spadek z 25 na 10. Ten spadek oczywiście trwa nadal, ponieważ Europa się pierwsza zaczęła i pierwsza tą eksplozję skończyła. Można z tego oczywiście wyciągać masę wniosków, nie tylko dla tego przykładu, o którym ja się posługuję. Myśmy tutaj do tego przykładu sięgnęli, do tego procesu sięgnęli. I po pierwsze, najpierw stwierdziliśmy, że udział populacji świata północnego w globalnej populacji maleje. I nawet takie kraje, które miały bardzo dużą rekompensatę biologiczną po II wojnie światowej, jak Polska, jak Związek Radziecki także, może nie w takim stopniu, one po prostu wytraciły ten rozpęd zupełnie. Mówiąc inaczej, ich udział populacji światowej maleje. Ale odejdźmy od kategorii demograficznych, o których mówimy, i spróbujmy na to spojrzeć nie przez kategorie demograficzne, tylko przez kategorie politologiczne. Politologicznie, a także geopolitycznie, mniej nas interesuje ilość ludzi, bardziej nas interesuje, że ci ludzie produkują ustawicznie energię społeczną. Każdy człowiek, żeby żyć, produkuje energię witalną, której nie można przechowywać, nie ma żadnych akumulatorów, gdzie można to gromadzić. Trzeba ją wydać w tym samym czasie. I od tego, jak wielki jest zapas energii społecznej, i jak jest wykorzystywana, zależą między innymi, właściwie wszystko, ale zależą między innymi wzrosty i upadki, mocarstw i tak dalej, i tak dalej. Znaczy ma to bardzo mocne znaczenie geopolityczne. Otóż pierwsze spostrzeżenie jest spostrzeżeniem następującym.
ilość energii społecznej w naszej części Europy po pierwsze maleje, względnie maleje. Co więcej, zmieniają się wewnętrzne relacje tej energii w poszczególnych krajach i już na gdy kończył się prawdziwie okres tak zwanej rekompensaty biologicznej, powojennej, która dawała bardzo silny przyrost naturalny. Liczebność roczników urodzonych w Polsce poczynając od roku 1948 była dwu-trzykrotnie większa niż innych roczników. To dawało nam ogromny przyrost, ale zmieniało także relacje energii społecznej w Polsce i Rosji. Zmieniało również relacje energii społecznej w Rosji i w otaczającej Rosję świecie. I wtedy, gdy wszyscy się pasjonowali, czy Chińczycy będą zgodni ideologicznie z Moskwą, tośmy się tylko mogli uśmiechać i wzruszać ramionami i mówić, ten idą w kierunku miliarda, prawda? I cóż ci Rosjanie, bez względu na jakąkolwiek ideologię, cóż ci Rosjanie na to poradzą? To oczywiście nie były Chiny, to co było najważniejsze, to był wzrost, już występujący bardzo silnie, wzrost ludności, a więc także wzrost energii społecznej w Azji południowo-środkowej, które był znacznie groźniejszy. Tak się zresztą i stało. To są groźniejsze dla Związku Radzieckiego niż chińskie. Próbowaliśmy badać to na przykładach historycznych i na przykładach historycznych to wyglądało następująco. Najłatwiejsze były te najprostsze, to znaczy najstarsze, ale w granicach objętych w miarę wiarygodnymi statystykami demograficznymi. Otóż w drugiej połowie XVIII wieku równolegle nastąpił ogromny wzrost, przyrost ludności w Wielkiej Brytanii i we Francji. Mówiąc inaczej, nastąpił ogromny przyrost energii społecznej. Energia społeczna w Wielkiej Brytanii, która w owym czasie, wbrew zachwytom niektórych pisarzy francuskich, bardzo sobie kiepsko radziła ze sprawami wewnętrznymi, ustrojowymi, ale to zupełnie inna sprawa. Gorzej niż Francja na pewno. Otóż przyrost energii społecznej w Wielkiej Brytanii dał rewolucję przemysłową i zapewnił czołową pozycję Wielkiej Brytanii co najmniej do początku XX wieku. W tym samym czasie zbliżony co do wielkości przyrost energii społecznej we Francji dał rewolucję, wojny napoleońskie i załamanie francuskie, które trwa od początku XIX wieku i się jeszcze do dzisiaj nie skończyło. Muszę pamiętać, że w XVIII wieku Francja, a Niemcy zakładając całe Niemcy, znaczy wszystkie krajki niemieckie jako jedną wartość, to ta Francja nad Niemcami wyraźnie górowała. Mówiąc, i teraz tak, dlaczego? No, odpowiedź tutaj się wydaje prosta. Brytyjczycy potrafili skierować energię społeczną na działania konstruktywne. Francuzi skierowali działalność społeczną na działania destruktywne. Najpierw rozbili od wewnątrz Francję, później rozbili od wewnątrz Europę, zupełnie nie sobie, tylko innym krajom, otwierając tutaj drogę do dominowania w Europie, zupełnie innym krajom. Otóż nie było to działanie, które ich bardzo dużo kosztowało, przyrost energii społecznej roztrwonili w ten sposób. Także roztrwonili ten przyrost wskutek ogromnych wojennych strat, rewolucyjnych i wojennych strat demograficznych. Także załamali proces wzrostu demograficznego we Francji, czyli przyrostu energii społecznej.
Przenosząc to na warunki połowy XX wieku, czy tam początków drugiej połowy XX wieku, przyjmując jako wskaźnik grupę demograficzną, która produkuje najwięcej energii społecznej, a nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, tylko bardzo ogólnie to mówię, to jest grupa w naszych warunkach klimatycznych, cywilizacyjnych, europejskich i tak dalej, to jest grupa ludzi w wieku około 18 do 31 lat. Otóż badając, jaką część ta grupa stanowi w społeczeństwie, badając najpierw na przykładach historycznych, kiedy się okazało, że jeżeli ta grupa ludzi w tym wieku stanowi 20% albo mniej w społeczeństwie, jest to społeczeństwo bierne. Po przekroczeniu granicy 20% to społeczeństwo zaczyna się gwałtownie aktywizować. Przy 25% jest w stanie wrzenia. I nie chcieliśmy niemalże wierzyć własnym oczom, ponieważ biorąc najzupełniej legalne roczniki statystyczne i biorąc, ściśle mówiąc, taki miesięczny wiadomości statystyczne, taki miesięczny periodyk GUS-u, który podawał liczebność wszystkich roczników i ich zmiany w czasie, wyliczyliśmy, że w roku 1980 te roczniki, które określiliśmy jako roczniki uderzeniowe, to były poczynając od roku 1948, to było 13 roczników, to każdy z Państwa może przeliczyć bardzo łatwo. Wszystkie one wejdą w życie dorosłe i przekroczą, sięgną blisko 27% populacji. W związku z czym pierwszy wniosek, który z tego wynikał, był wnioskiem, który był, wydawał nam się tak prosty, że to wydawało nam się to niemożliwe. Ponieważ wyszło nam z tego, że ten krytyczny moment zdarzy się w roku 1980. Oczywiście nie mieliśmy żadnego pojęcia, co będzie w roku 1980, ale wydawało nam się za proste, że można po prostu ten sposób do tego sięgnąć. I szukaliśmy bardziej skomplikowanych metod. Zresztą bez jakichś lepszych wyników. Ale po pewnym czasie, przyznam się, że to była naprawdę wyjątkowa przygoda intelektualna, po pewnym czasie zaczęliśmy sprawdzać, co się dzieje z ludźmi roczników 48 i dalej. To zresztą były pierwsze roczniki, które zostały objęte katechezą Kościoła w 56 roku, czy po 56 roku. I nagle okazało się, że podczas na przykład milenijnych obchodów 1966 roku kościelnych, na uroczystości kościelne staraliśmy się wszystkie obejrzeć. Dominują ludzie z tych właśnie roczników. Potem, jak przyszedł marzec, to rozmaite rzeczy oczywiście sprawdzaliśmy, ale także sprawdzaliśmy wiek uczestników z tych roczników. 3 roczniki to zrobiło. Grudzień 5 roczników to zrobiło. No i mogliśmy wtedy podjąć, czy to za nas podjęli starsi trochę ludzie, decyzję, że można już przystąpić do formowania komórki, która się zajmie przygotowywaniem powstania partii niepodległości. I to wynikało po prostu z demografii. Takich procesów, jak ja mówiłem, czy ten proces świata dwubiegunowego, czy proces demograficzny, takich procesów, mieliśmy dużo wolnego czasu, więc mogliśmy sobie studiować dowolnie, zwłaszcza jak na ogół byliśmy bezrobotni.
tym bardziej. I takich pracowców zbadaliśmy więcej, one oczywiście prowadziły do mniej więcej podobnych wniosków. I teraz tak, minęło wiele lat, ja pod pozorem, znaczy rzeczywiście miałem jakieś kłopoty z sercem i w 86 roku, jak wyszedłem z więzienia, to dzięki pani Tatrze się na parę miesięcy pojechałem na zachód. No i rozmawiałem z rozmaitymi ludźmi. I między innymi to, że Amerykanie mało co rozumieli, to jest inna sprawa, to mało ważne. Ale Polacy zrozumieli na ogół więcej, przynajmniej ci inteligentni. I na przykład miałem taki incydent na jakiejś takiej międzynarodowej konferencji Freedom House, gdzie tam podczas lunchu Nowak Jeziorański, który był już szef Wolnej Europy, a po tym czasie doradca Departamentu Stanu. Tam siedzieliśmy w czwórkę w trakcie tej konferencji na lunchu. Jakiś tam wiceminister z Departamentu Stanu, szef tego Freedom House, Jeziorański i ja. I Jeziorański, który uważał, że wszystko, co w Polsce jest możliwe, to komunizm z ludzką twarzą, zadał mi proste pytanie. No dobra, zbudujecie Polskę niepodległą, ale chcecie być zależni od Rosji czy od Niemiec? A to obróciłem w jakiś dowcip, prawda? Amerykanie w dużym napięciu oczekiwali, do jakich wniosków dojdziemy. Ja to obróciłem w dowcip, niech se zostałem w napięciu, nieważne. Ale pomyślałem tak, człowieku, w którym wieku ty żyjesz? Bo w XIX wieku to tak było. W XIX wieku tak było. W końcu XVIII. Zaczęło się w XVIII. Było w XIX. I skończyło się w połowie XX wieku. Polska już od połowy XX wieku nie była, nie leżała geopolitycznie między Rosją a Niemcami. Leżała geopolitycznie między Związkiem Radzieckim a Związkiem Radzieckim. Związek Radziecki mieliśmy na wschodzie i na zachodzie, i na południu, na północy też. I można oczywiście wyciągać takie, to jest różnica między drugą fazą myślenia geopolitycznego, a trzecią fazą. W drugiej fazie myślenia geopolitycznego można powiedzieć, ponieważ Prusacy i Rosjanie rozbili ostatecznie pierwszą Rzeczypospolitą, dławiąc powstanie kościuszkowskie, to znaczy, że Polska przez całą historię jest tak zagrożona. W 1989 roku, no data znamienna, we Francji ukazał się atlas geopolityczny, który bardzo cenił, rzeczywiście wartościowy, z tezą następującą. No tak, tam w Polsce są jakieś niepokoje, ale nie ma żadnych szans, ponieważ Polska przez całą historię leży między Rosją a Niemcami. A w jaki sposób? Kiedy przez znaczną część historii albo nie było Rosji, albo nie było Niemiec. Zamiast Niemiec były luźne państewka, które się potencjałowo w stosunku do Polski nie liczyły. Dlaczego tak powiedzieć? Historycznie rzecz nie do udowodnienia, ale także w jaki sposób myśmy mogli zależeć od Niemców. Tak, ja byłem w tym Waszyngtonie w 87, czy tam w New Yorku była ta konferencja, w 87 roku i mnie facet mówi, Niemcy czy Rosja? Nie ma takiego wyboru. Nie ma takiego wyboru. Nie ma nawet wyboru Niemcy czy Stany Zjednoczone. O czym on sam wie lepiej niż ja, ponieważ to, co mnie wówczas George Bush powiedział w bardzo długim wywodzie, to on słyszał od dziesiątków lat i się z tym godził. A mianowicie Związek Radziecki, zdaniem kolejnego prezydenta amerykańskiego, bo to nie tylko, czy w tym czasie wiceprezydenta, ale później prezydenta,
kolejnego, prawda, prezydenta amerykańskiego, wniosek był następujący, że Związek Radziecki jest wartością trwałą. Jeśli Państwo weźmiecie wartościową zresztą książkę, teraz troszeczkę zapomnianą, ale bardzo popularną kiedyś, Paula Kennedy, Wzrost i upadek kraju, Wzrost i upadek mocarstw świata, coś takiego. To zobaczycie, on ją, pech dla autora, on tą książkę wydał tam gdzieś w 85 roku. I w tej książce w zakończeniu pokazuje, jak bardzo podłamana jest potęga amerykańska, jak twarda jest potęga sowiecka. W 85 roku. No, kubeł zimnej wody niedługo przyszedł. No i się po nim chyba nigdy nie podźwignął. Wydawał inne książki ciekawe, ale już nigdy sobie nie pozwolił na takie odważne tezy. Otóż udało mi się, bo wyszło w cenzurze, to było w Gdyni w grudniu 80 roku. Wyszła mi taka książka, którą zresztą, jak zauważyłem, ciągle jest, leży w bibliotece podręcznej tutaj Uniwersytetu w Buwie. A mianowicie książka Dylematy, gdzie ja, ona jest oczywiście dzisiaj mało czytelna, ale wtedy była bardzo czytelna, gdzie ja pokazuję, jest zupełnie inna konstrukcja świata. Mamy świat wschodni, mamy świat zachodni. Świat zachodni przez ostatnie, ta książka wyszła na początku lat 70. Świat zachodni przez ostatnie ćwierć wieku uwolnił się od czegoś w rodzaju hegemonii amerykańskiej. Teraz świat wschodni uwalnia się od hegemonii. Dekada lat 70. będzie dekadą, kiedy się świat wschodni, część Europy zacznie uwalniać od hegemonii sowieckiej. I to jest tamten świat. Jest jeszcze wschodni świat, jest jeszcze zachodni świat. Pierwszy, zachodni nazywali pierwszym, wschodni nazywali drugim, reszty świata, czyli większość nazywali trzecim. To już było archaiczne, ale tak sobie nazywali. I widać już było z wielkich procesów historycznych, że ten wschodni świat się kończy, ale jak się ten wschodni świat kończy, to nie wrócimy do świata XVIII-wiecznego, ani XIX-wiecznego, ponieważ nie ma żadnej takiej możliwości. Nie ma żadnej takiej możliwości. To są, przepraszam, że tak długo się w to wdałem, to jest jakby zastosowanie trzeciej fazy myślenia geopolitycznego. W badaniach geopolitycznych nie ma konieczności, żeby się naraz zajmować wszystkimi trzema fazami. Można się zajmować na przykład tylko pierwszą fazą. Badać możliwe konstrukcje intelektualne. Im więcej wymyślimy, tym lepiej. Tylko pierwszą fazą, pamiętać tylko trzeba, że to jest tylko przygotowywanie materiału, przygotowywanie ram do badania, bo poddamy to weryfikacji przez rzeczywistość w drugiej fazie i poddamy to wreszcie weryfikacji przez procesy w trzeciej fazie. I dopiero wtedy będziemy mogli zaryzykować robienie wniosków ostatecznych. Wkrótce jeszcze o innych elementach myślenia geopolitycznego. Ile my mamy czasu, bo ja nie spojrzałem na zegarek, jak zaczynaliśmy. Proszę? 15-20 minut. Dobra, świetnie. Otóż, mówiłem o dwóch kategoriach, czas i przestrzeń. Jak geopolityka rozumie czas i przestrzeń? Obie, i czas, i przestrzeń, zmieniają się w sposób dynamiczny. Mamy zmiany w jakiejś przestrzeni, mamy zmiany w jakimś czasie. Dla celów badawczych, żeby to ułatwić badanie tych procesów czasoprzestrzennych, dzielimy sobie
wszystko to na jakby trzy warstwy badawcze. Pierwszą warstwą badawczą jest przestrzeń fizyczna, na której się wszystko dzieje. Drugą warstwą badawczą jest przestrzeń cywilizacyjna, która obejmuje ludzi i wszystkie efekty działalności człowieka. I wreszcie trzecią warstwą jest warstwa polityczna, która bada konkretne układy geopolityczne, które występują na świecie. Otóż pierwsza faza, czyli przestrzeń, jest umownie niezmienna. Między innymi dlatego, że geografia fizyczna zmienia się bardzo powoli. Jakieś ostatnie wielkie zmiany, które nastąpiły na powierzchni Ziemi w naszym rejonie, czyli ukształtowanie się Morza Bałtyckiego, a ściślej mówiąc, otwarcie połączenia między ówczesnym jeziorem a oceanem, czy stworzenie Morza Zatokowego, Bałtyku, no to było mniej więcej w tym samym czasie, kiedy powstawała najstarsza cywilizacja egipska. Od tego czasu mamy rozmaite zmiany w geografii fizycznej. One w bardzo minimalnym, w niewielkim stopniu, te zmiany, ja mówimy o zmianach, które nastąpią naturalnie. A więc zmianach, które mają źródła geopolityczne. Te zmiany są na tyle niewielkie, że możemy przyjąć założenie, że pierwsza płaszczyzna podstawowa, fizyczna, fizyczne ukształtowanie Ziemi jest niezmienne. A w każdym razie było do niedawna. To znaczy ono nadal jest niezmienne, ponieważ nic się nie zmieniło w sensie fizycznym. W sensie fizycznym jest ciągle to samo. Natomiast zmienił się sposób, zakres eksploracji przestrzeni przez człowieka. I teraz przez ogromną część historii świat był dwuwymiarowy. Miał długość i szerokość. Ten świat ulegał poszerzeniu. W świecie antycznym, ale także średniowiecznym, istniały jakby niezależne od siebie światy. Świat śródziemnomorski, aż do Kolumba, Cortesa, Pizarro, to świat śródziemnomorski nie miał nic wspólnego ze światem prekolumbijskim. Coś słyszano, że istnieje jakiś świat chiński, ale bez żadnych bliższych wiadomości. O istnieniu Indii wiedzieli już dobrze Rzymianie, utrzymywali nawet pewne stosunki handlowe. Te materiały matematyczne, które Plutarch przygotowywał, żeby sporządzić mapę Ziemi, obejmują matematyczne zbadanie Indii, tak jak mu informatorzy go informowali, dawali mu, czyli wiedziano, że są Indie, ale to był inny świat. I ten świat na przestrzeni stuleci powiększał się. To znaczy, zachodziły rozmaite procesy globalizacji. Każdy z tych procesów globalizacji w pewnym momencie osiągał jakiś stan końcowy, miał swoją cechę charakterystyczną. Po czym zaczynała się nowa faza poznawania, bliższego poznawania, tworzenia interakcji. Wszystko to trwało na powierzchni Ziemi. W tej chwili mamy świat trójwymiarowy. To jest dopiero początek świata trójwymiarowego. Przestrzeń to nie jest, nie ma tylko długości i szerokości. Przestrzeń ma także wysokość. I gdzieś od początku XX wieku, od bardzo nieśmiałych prób lotniczych, przez promy kosmiczne lub wie co jeszcze,
wchodzimy w pas przyległy, w pas kosmosu przyległy do powierzchni Kuli Ziemskiej. I teraz tak, ten świat generalnie nie uległ zmianie. To nie jest to, że on się zmieni. Możemy go nadal traktować jako niezmienny. Tylko tak jak kiedyś dotarliśmy do Ameryki, długość, to czy do bieguna południowego, szerokość, to dzisiaj dotarliśmy do Księżyca, a jakieś sądy kosmiczne znaczy dalej, wysokość. I teraz co to znaczy? To znaczy, że tak jak odkrycie świata pozaeuropejskiego całkowicie zmieniło geopolitykę Europy, nie tylko Europy, te struktury geopolityczne, które funkcjonowały, to w tej chwili równocześnie, w tej chwili nastąpiła całkowita zmiana. Mamy zupełnie nową geopolitykę, ponieważ jest to geopolityka trójwymiaru. Jeżeli na przykład na początku XIX wieku, na początku XX wieku, na przełomie XIX i XX wieku, rozwój środków technicznych pozwolił na przykład, żeby kilkusettysięczną armię przewieźć pociągiem z Moskwy do Władywostoku, na początku XX wieku kontynent euroazjatycki został powiązany i możemy powiedzieć, że możemy mówić o geopolityce kontynentalnej. To dzisiaj oczywiście też możemy mówić o geopolityce kontynentalnej, ale możemy mówić tylko w sposób taki pomocniczy, najzupełniej pomocniczy. Ponieważ już kontynent rozumiany jako długość, szerokość, kropka, koniec, to taki świat już nie, tego już nie ma. Jeśli na przykład obszary centralnej Azji kiedyś wiązały wszystkie obszary, które były na obrzeżach Azji i trzeba było budować linię kolejową, żeby tam przewieźć wojsko, to na przykład, jeżeli dzisiaj mamy jeszcze trwającą wojnę afgańską, to tutaj nie trzeba budować żadnych linii kolejowych. Najwyżej, i to w znacznej odległości, budujemy jakieś lotnisko. Ale nie musimy, bo wystarczą lotniskowce. Czy jakieś inne okręty pływające, wszystko jedno. Mamy w tej chwili świat trójwymiarowy i cały szereg cech geopolitycznych, które miały poszczególne obszary, cały szereg zamykł. Tak się zresztą dzisiaj następuje to w sposób globalny, naraz. Tak się to dzieje na całym świecie. Kiedyś wyglądało to inaczej, ale jak się floty oceaniczne od tam XIV-XV wieku zaczęły rozwijać, to można było mówić o geopolityce oceanicznej, o geopolityce morza, ponieważ to był zupełnie inne środowisko, w którym można było jakieś interakcje geopolityczne następowały niż lądowe. W tym samym czasie, mniej więcej, czy tam parę lat wcześniej, zanim armia rosyjska została przewieziona do Władywostoku, to królowa Wiktoria, czy tam jej premier, wysłał flotę brytyjską z potężną armią do Afryki Południowej. Ostatnie takie zagranie, kiedy można było wysyłać flotę i ona jeszcze działała, kiedy można było mówić o morskiej geopolityce, to już była raczej taka teatralna impreza, tradycyjno-teatralna,
Anglia panuje nad oceanami, więc jeżeli Anglia panuje nad oceanami, to nie wypada, żeby inaczej. W związku z czym premier Thatcher wysłała na Falklandy flotę. Nie musiała floty wysyłać przecież. Tak? Przy pomocy zupełnie innych środków technicznych, a nawet nie technicznych, nawet nie militarnych, była w stanie przywrócić sytuację na Falklandach. Ale to tak bardzo ładnie wyglądało. Czyli mamy do czynienia ze zmianą tej przestrzeni, ale ta przestrzeń istnieje. Ta przestrzeń, jak już wspomniałem przed chwilą, składa się z trzech warstw. Fizyczna, niezmienna, cywilizacyjna, polityczna, zmienna. I teraz te dwie warstwy, w granicach tych dwóch warstw, w granicach warstwy cywilizacyjnej, to mamy ogromną aktywność człowieka, która zmienia świat. Infrastruktura, wydobywanie surowców, urbanizacja. Nie ma co wymienić tego wszystkiego. Także w sensie warstwy tej górnej, warstwy politycznej, mamy pewną rzeczywistość, która ulega zmianie. Jeżeli trzymali się będziemy tej trzeciej warstwy geopolitycznej, możemy powiedzieć, że na świecie występuje pewna ilość podmiotów geopolitycznych. Niezależnie od tego, co rozumiemy przez słowo podmiot geopolityczny, możemy rozumieć to bardzo, bardzo różnie, ale za każdym razem w analizie będziemy mieli do czynienia z podmiotami geopolitycznymi. Teraz, te podmioty geopolityczne mogą mieć wartość energetyczną. Jeżeli mają wartość energetyczną, to nazywamy je ośrodkami siły. I na przestrzeni, w tej chwili trójwymiarowej przestrzeni kuli ziemskiej, mamy rozrzucone ośrodki siły, które ulegają ustawicznym zmianom w przestrzeni i w czasie. Zmiany w przestrzeni nie odbywają się w taki sposób ciągły, raczej skokowy, to będą zmiany granic, integracje, dezintegracje, jakieś takie przesunięcia. A natomiast zmiany, które są o wiele bardziej interesujące, zmiany, które następują w czasie, to dla geopolityki w istocie te zmiany to są tylko zmianami potencjałowymi. Mamy rozrzucone na świecie ileś tam ośrodków siły. Każdy z tych ośrodków siły ma swój potencjał geopolityczny, ma swoją wartość energetyczną, czyli potencjał geopolityczny. I ten potencjał ulega ustawicznym zmianom, ciągłym zmianom. Z jakichś względów różnych, prawda? Słabnie, zwiększa się. I nie ma tutaj takiego skokowego zdarzenia, nawet jeżeli te skoki są bardzo częste. I gdzieś na świecie taki skok w każdej chwili się gdzieś tam dzieje. Nie mamy takiego skokowego przesunięcia w przestrzeni. Mamy ciągłą zmianę natężenia potencjałowego. Wzrostu, spadku potencjału geopolitycznego. To wszystko możemy tutaj wrócić do początku. Jeżeli mówiłem przedtem, że świat dwubiegunowy ulegał przemianom i na przykład biegun zachodni przechodził z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych, to mówiąc inaczej, to oznaczało, że siła tego bieguna wagi słabła, a rosła w Stanach Zjednoczonych. To były przede wszystkim zmiany potencjałowe. I te kraje znalazły się nawet w XIX wieku raz w wojnie w 1812 roku. Na ogół były w dobrych stosunkach.
jakieś drobne miały spory graniczne na pograniczu kanadyjskim, to się wszystko nie liczyło. Cała transpozycja, która następowała, polegała na tym, że ten wielki potencjał geopolityczny, który był w Anglii, jakby przenosił się do Stanów Zjednoczonych, Gdzieś powiedzmy sobie na przełomie, od przełomu XIX-XX wieku, gdzieś po połowę nawet XX wieku, to widzimy, jak z Anglii Anglia słabnie, Stany Zjednoczone rosną, Rosja przychodzi jakąś galwanizację i też rośnie, między nimi dwukrotnie rośnie potencjał wewnątrz mocarstwa centralnego, czyli Niemiec, załamuje się dwukrotnie. Za każdym razem mamy do czynienia z załamaniem potencjałowym. To są takie zmiany. I teraz, jeżeli chcemy spojrzeć na mapę geopolityczną, to nie jest to mapa, na której są granice państw. Oczywiście my znamy granice państw. Zakładamy, że jak się ktoś zajmuje geopolityką, to wystarczająco dobrze zna geografię. Takie podstawowe pytanie, które adeptom geopolityki można zadawać, to na przykład, czy Chiny graniczą z Afganistanem? To ktoś, kto chce się poważnie zajmować geopolityką, to musi to wiedzieć. Oczywiście, że graniczą bardzo, bardzo takim wąziutkim skrawkiem. Otóż mapa geopolityczna to tak jakby taka wielka plansza, na której byśmy umieścili różnokolorowe lampki. Te lampki powiększają się, te żarówki, te lampki powiększają się, zmniejszają, zmieniają barwy, stają się bardziej intensywne, niektóre nikną, pojawiają się nowe. Jest to ustawiczny ruch. Jest to ustawiczny ruch. I jeżeli mówimy, że badamy geopolitykę w czasie przestrzeni, to w przestrzeni badamy ruchy ośrodków siły, a w czasie badamy natężenie siły, wielkość potencjału. I ponieważ to się, i możemy z tego wyodrębniać pewne procesy, te procesy nie są zdeterminowane w tym sensie, że od początku do końca taki proces musi przebiegać samoczynnie. Zdarzają się takie procesy, które od początku do końca przebiegają samoczynnie, bez jakichś raptownych zmian, one rzeczywiście wtedy można je taką krzywą logistyczną ukazać. Ale one nie są zdeterminowane i z każdym procesem geopolitycznym możemy się liczyć, czy on będzie miał jakieś zakłócenia, przyspieszenia, opóźnienia, nagłe załamania. Nie musi mieć jednego apogeum, może mieć po załamaniach, może się wydźwignąć do góry. W jakiejś mierze, jeśli chcemy badać na przykład w granicach nas te najbliższych tam kilkudziesięciu lat, powiedzmy sobie do roku 2050, jeżeli chcemy badać, co może nastąpić, to zauważymy cały szereg procesów, które my możemy starać się jakoś rozmieścić w czasie i wyciągać z tego wnioski. Na przykład niewątpliwy proces. Gdzieś do połowy bieżącego stulecia paliwa płynne przestaną funkcjonować. Po pierwsze raz dlatego, że w pograniczu miejscowym zostaną wyczerpane, a po drugie dlatego, że są za drogie, że muszą być zastąpione przez syntetyki. Najwyższy czas już na to, żeby postawiły, żeby były jakieś paliwa chłodne.
I zresztą taki proces trwa. Jeżeli weźmiemy budowę silnika i zaczniemy od silnika spalinowego, to zobaczymy, że silnik, od silnika parowego, to zobaczymy, że silnik parowy polega na tym, że się bardzo wysoko podnosi temperatura. I to jest wystarczające, ponieważ powoduje rozszerzenie, wzrost ciśnienia, rozszerzenie powietrza, wzrost ciśnienia, jak porusza maszynę. Po prostu produkuje się ciepło i to ciepło dalej ten proces robi. Jeżeli weźmiemy silnik spalinowy, to już on działa inaczej. I tutaj to ciepło jest nawet zagrożeniem, stąd te silniki spalinowe muszą być chłodzone. Otóż prędzej się później i w kategoriach właśnie tego roku 2050 prawdopodobnie będziemy mieli chłodne źródła energii. A nawet jeżeli jeszcze w tym czasie nie będziemy mieli, to na pewno tradycyjne gaz, paliwa, benzyna, ropa i tak dalej odejdą w przeszłość. I teraz jaki z tego wniosek? Ogromna ilość wniosków może być. Na przykład kraje, które z tego żyją, stracą te możliwości. Kraje, które będą w postępie naukowo-technicznym, pierwsze uzyskają te możliwości. Czy inny proces, który też jest procesem trwającym, o którym mówiliśmy, proces demograficzny. No przecież te dość skomplikowane w sumie przyspieszania, a potem słabnięcie wzrostu demograficznego daje rozmaite skutki. Jeśli w ciągu ostatnich 100 lat mniej więcej kraje islamskie po tamtej stronie Morza Śródziemnego uzyskały 10-krotny wzrost ludności, to znaczy 10-krotny przyrost energii. I jeżeli okazuje się, że nie są w stanie tej energii zagospodarować, bo żeby zagospodarować tą energię, musiałyby mieć olbrzymie środki, a ich nie mają. I co więcej, od nikogo nie dostaną, ponieważ w tej chwili konsorcjum najbogatszych krajów świata nie jest w stanie dać im takiego prezentu. To co się stanie z tą zbierającą energią społeczną? No widzimy, co się stało. Ona weszła w fazę eksplozywną. Tylko dzisiaj weszła w fazę eksplozywną, że biją się między sobą. Jeżeli przekonacie się Państwo, w granicach 20 lat mniej więcej, no nie włączmy tacy dokładnie, ale powiedzmy sobie, gdzieś na przestrzeni 30 lat naszego obecnego wieku, Europa będzie miała do czynienia nie z zagrożeniem terroryzmem, bo terroryzm to broń słabiutkich, nie z niepokojami po tamtej stronie, nie, będzie miała zagrożenie z mocarstwem czy mocarstwami islamskimi. Tam następują i będą następować procesy integracyjne. Zobaczymy, czy Państwo zobaczycie, jak to się kształtuje i będą to mocarstwa, które podejmą trzecią ekspansję na Europę. Pierwsza to jest VII-VIII wiek, druga to jest turecka. To będzie trzecia. I to już w latach 30. się powinno bardzo wyraźnie ujawnić. Nie, bo, kiedy się by to nie ujawniło? W dwóch przypadkach by to się nie ujawniło. Wtedy, gdyby doszło do masowej eksterminacji ludów islamskich, to znaczy ich zasób energii społecznej by gwałtownie zleciał w dół, albo gdybyśmy znaleźli dla nich jakieś zatrudnienie, żeby zajęli się czymś innym niż szukaniem środków przeżycia w Europie. Wiesz, oni będą nie szli po to, żeby jakieś mistyczne cele osiągać, upowszechniać jakieś wartości. Będą szli, żeby przeżyć.
tak jak powtarzające się, to się zresztą ten okres kończy, tak jak powtarzające się ekspansje ludów z Azji Środkowej, z tak zwanego Heartlandu, czy jak do pewnego czasu powtarzające się ekspansje z Półwyspu Skandynawskiego, germańska, normańska, szwedzka, no one coraz słabsze wszystkie były, ale były po prostu nadmiar energii społecznej, jeżeli go się nie zlikwiduje, a ponieważ to jest energia produkowana przez ludzi, to można likwidować, znaczy wyrzynać ludzi. Nie lubią tego. Jest to bardzo mało prawdopodobne. To oczywiście ona musi eksplodować, ona musi wywołać jakieś wielkie ruchy. I w tym kontekście tutaj badania tych procesów jest równie ważne jak badanie aktualnej rzeczywistości politycznej. Politycy oczywiście nie mają czasu, mają dużo drobnych zajęć, zresztą sobie sami przysparzają jakieś drobne i zupełnie zbędne zajęcia. W związku z czym ciężko jest im myśleć w kategoriach 30 lat. Systemy demokratyczne w Europie, już powoli w Stanach Zjednoczonych, ale w Europie na pewno systemy demokratyczne w Europie są staroświeckie, nie pasują do rzeczywistości. Wytworzone zostały, widzicie, wszystkie, że tak powiem, założenia, zasady tego modelu demokracji, nie demokracji, tylko jakiegoś konkretnego modelu demokracji. Tak jak demokracja ateńska przestała działać w IV wieku przed Chrystusem, czy w III, ale w IV głównie, to tak samo ta demokracja XIX-wieczna, mamy ciągle te instytucje, ona też oczywiście już przestaje działać, nie staroświecka. I w takich warunkach politykom jest bardzo ciężko patrzeć 30 lat do przodu. A trzeba. Zwłaszcza te kraje, które mają poczucie i możliwości jakiejś pewnej odpowiedzialności za świat. I na samym końcu przejdziemy do definicji geopolityki. Ta definicja jest definicją bardzo prostą. Geopolityka zajmuje się zmiennymi układami, które występują na niezmiennej przestrzeni. Są to układy, które mają charakter potencjałowy, dzieją się w tej chwili w świecie trójwymiarowym, przestrzeń jest niezmienna, układy są zmienne. Teraz badając te układy, zarówno jesteśmy w stanie zbadać, jak wygląda rzeczywista sytuacja dzisiejsza, ale także jak wyglądają procesy, które trwają w tym czasie, kiedy żyją. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu profesorowi. Teraz oddam głos państwu. Ja sobie tylko dostrzegę pozycję porządkującą, to znaczy proszę się zgłaszać, a ja będę prosił o wyznaczał do zadawania pytań. Może ja. Proszę. Chciałam zapytać pana profesora, w jaki sposób można ukierunkować konstruktywnie tą energię ludów islamu? Czy, ponieważ wiadomo, że coś takiego nastąpi, ten proces wzrostu tej energii, czy w tej chwili nie można by przewidzieć i już zaproponować jakieś rozwiązania? Można, oczywiście. I to nawet bardzo często się zwracając do metod, które już faraonowie wymyślili. Na przykład, czyż faraonowie wymyślili, czy także inaczej, wymyślono to, a faraonowie byli potrzebni, żeby to realizować. Otóż pole uprawne były tylko na samym skraju Nilu, tam gdzie zalewała woda.
I im bardziej tą wodę się z Nilu przenosiło w pustynię siecią kanałów, to wokół tej sieci kanałów powstawały pola uprawne. Ale problem jest dzisiaj taki sam. Nie mają z czego żyć. Nie mają pieniędzy na zakup żywności. Nie mają także pracy. Otóż gdyby dostali, bo to jest konieczne, gdyby dostali kapitały, gdyby dostali środki techniczne, to mogą oczywiście tą urodzajną dolinę Renu w nieskończoność nie radzą rady poszerzyć, ale w jakiś sposób poszerzyć. Ewentualnie dalej poszerzyć przez jakieś studia artyzyjskie, dalej poszerzyć przez odzyskiwanie wody, żeby nie spływała do morza. W każdym razie to jest coś, z czym oni mają do czynienia od tysięcy lat i to jest nadal aktualne. Tylko chęć tutaj nie wystarczy. I te środki, które stosowali faraonowie, są środkami niewystarczającymi, ponieważ mamy za wielką populację. Wprawdzie działają rozmaite mechanizmy, których nie znamy, domyślamy się, jak one występują. Widzimy jakieś przejawy i działania. Ale na czym dokładnie te mechanizmy polegają, to nie wiem ciągle. Występują takie mechanizmy, że jak na świecie było miliard ludzi, to był głód i nędza. Brakowało środków. W niektórych strefach, także strefach rolniczych, od czasu do czasu, ale to znaczy to parę lat, dziesiątki tysięcy ludzi ginęło z głodu. Głód był zjawiskiem codziennym nie tylko w Chinach czy w Indiach, ale głód był także zjawiskiem codziennym w Europie, to w bogatych krajach europejskich, w Wielkiej Brytanii, we Francji. Teraz mamy 7 miliardów i ten przyrost energii społecznej, który nastąpił przy pomocy rozmaitych mechanizmów, które się tylko możemy domyślać, spowodował, że dzisiaj jesteśmy w stanie zapewnić wyżywienie, zapewnić w ogóle wszystkie środki do życia 7 miliardom. Jakkolwiek istnieją nadal bardzo wielkie strefy niedostatku, ale nie ma stref śmierci głodowej. Nie ma stref śmierci głodowej. I teraz nastąpiła wprawdzie, od czasu do czasu następowały zjawiska redukcji demograficznej, wojna, eksterminacja, holokaust i tak dalej. I mimo tych zjawisk ludność świata gwałtownie się powiększyła, będzie się powiększać aż jeszcze, już coraz wolniej, ale będzie się powiększać na pewno do końca tego stulecia. Chyba ta sytuacja się ustabilizuje dopiero na początku XXI wieku, ale ludzie dostali środki do życia. I teraz, jak działa mechanizm, który powoduje, że przyrost energii społecznej wymusza na ludziach nowe odkrycia naukowe? My tego nie wiemy, ale wiemy, że coś takiego jest. I to zjawisko oczywiście także występuje w Egipcie, tylko że nie liczmy na to, że nastąpi tam ono w krótkim okresie czasu. To jest wszystko wymaga jakiegoś większego czasu. Przyrost ludności islamskiej w najbliższych dekadach
będzie znacznie wyższy od średniej. I wydaje się, bo tutaj pewności nie ma, że w tej chwili nie mamy narzędzi, które pozwoliłyby powstrzymać jakieś dramatyczne wydarzenia. A tych dramatycznych wydarzeń w ciągu tych ostatnich, no, tego okresu, kiedy mamy, to nie jest pierwsze przyspieszenie demograficzne na świecie, one występowały wielokroć, ale to ono jest, już jest na tak wysokim poziomie, że to natężenie jest olbrzymie. Otóż ten przyrost powoduje nie tylko odkrycia naukowe, nie tylko wzrost produkcji i tak dalej, uzyskanie jakichś nowych źródeł i tak dalej, ale w ciągu tych 200 lat mieliśmy coś, co w takiej intensywności nie występowało wcześniej. Mieliśmy co najmniej 3 wielkie wojny światowe. Co najmniej, bo patrząc z pozycji europejskiej. Gdybyśmy spojrzeli na to z pozycji azjatyckiej, daleko wschodniej, to może by było i więcej. Trzy, no bo pierwsza to jest okres rewolucji Bonapartego. Nie mają, nie, świat nie ma środków, żeby zapewnić w takim krótkim czasie, żeby zapewnić Egiptowi przeżycie. Jeżeli w Kairze mamy w tej chwili 8 milionów ludzi, 20 milionów ludzi wokół Kairu, a ilość miejsc pracy raczej się zmniejsza niż zwiększa, ale na przestrzeni ostatnich 10 lat nie uległa istotnej zmianie, istotnemu zwiększeniu, to widzimy, jaki tu problem następuje. Teraz oczywiście rozwiązanie może być różne. No mamy, to jest rozwiązanie, ale przykro tak mówić, jest rozwiązanie typu syryjskiego. Prawda? I prawdopodobnie poza Syrią to takie rozwiązanie będzie też przyjmowane. Ale proszę pamiętać, nawet takie rzezie jak okres napoleoński, II wojna czy I wojna światowa, nawet takie rzezie nie zatrzymały procesu demograficznego. A nawet wywoływały w zasadzie rekompensaty biologicznej po okresie rzezi, po okresie eksterminacji ludzi, wywoływały rekompensatę biologiczną, to znaczy wzrost urodzin. Tutaj mamy, oczywiście dochodzi do jakichś zupełnie takich sytuacji, które się wydają paradoksalne. Z przyrostem ludzi, który jest największy w krajach arabskich, nie walczy się w krajach arabskich, walczy się w Europie, gdzie przyrostu nie ma. Także mamy tutaj rozmaite takie rzeczy mało zrozumiałe. Mamy też, ale pamiętać na przykład trzeba, że wszelkie opowieści o wyludnianiu Europy są nonsensowne. Dlatego, że ta Europa urosła już demograficznie tak wysoko, że ta stabilizacja może powodować, ona może falować, to znaczy, że powodować okresowy spadek liczby ludności. Spadek, wzrost, gdzieś tam będzie tak falowała. Natomiast na jakim poziomie? No na poziomie x razy większym od sytuacji demograficznej Europy kilka pokoleń temu. Kilka pokoleń temu to znaczy, że ten ogromny przyrost kilku ostatnich pokoleń zostali odrobinkę zredukowany, ale nie zlikwidowany. A w każdym razie poza naszą wyobraźnią w tej chwili jest, w jaki sposób mógłby zostać być, w jaki sposób mógłby być zlikwidowany. No, nie ma takiej możliwości. I to samo oczywiście dotyczy także Egiptu, dotyczy także krajów islamskich. I tu po prostu będziemy mieli. Ja mówię spokojnie, a to nie jest na pewno spokojne.
spokojna zapowiedź. I wchodzimy w nowy okres wielkich wojen. Akurat tak się zdarzyło, że my jesteśmy w dość bezpiecznym miejscu, jeżeli chodzi o Polskę. Jak te wielkie wojny, które się przetaczały z zachodu na wschód Europy i ze wschodu na zachód, to one nas mocno dotykały, to w tym wypadku po raz kolejny taki nieszczęśliwy półwysep po raz kolejny przeżyje, tam mianowicie Włochy, inny nieszczęśliwy półwysep Pirenejski i trzeci nieszczęśliwy półwysep Bałkański, one to przeżyją. Także cały ten obszar stepowy przylegający do Rosji. No. Rosja jest na pierwszej, linii frontu. Tylko, że ta pierwsza Rosja jest daleko od Polski. W tej chwili się najbardziej przejawia w samej Moskwie zresztą, prawda? Gdzie się powoli ta ludność muzułmańska gromadzi. No ale to raczej będzie zabawa te rzeczy w ogóle. W Kazachstanie i tak dalej. Prosimy, przepraszam, tutaj było pierwsze pytanie. To znaczy, przynajmniej pierwsze zauważyłem. Tak? Proszę, oddaję to spadku. Proszę. Tam było pierwsze? Nie, podobno panu. Tak. Mam zaszczyt po raz któryś słuchać profesora Moczulskiego, który darzy i będę darzył od kilkudziesięciu lat wielką szacunkiem i sympatią, ale dzisiaj zabrakło. Pierwsze, nie ja stwierdziłem, że geopolityka dzisiaj to jest energetyka. To nie pierwszy Dugin też to powiedział, doradca Putina. Natomiast brakowało mi rozwinięcia szerzej tego tematu. Raz. Dwa. Śmieciowa cywilizacja, w której obecnie żyjemy, dla mnie przynajmniej jest oczywistą konsekwencją przemian geopolitycznych. Jej koniec jest oczywisty. Natomiast Polska ma, moim zdaniem, wyjątkową rolę do odegrania i bardzo byłbym zobowiązany, jak pan profesor do tego się ustosunkował. Jako najbardziej zróżnicowany genetycznie kraj w Europie. Jeden z najbardziej zróżnicowanych genetycznie, mamy ogromną szansę być ambasadorem kultur między wschodem i zachodem. Jak pan profesor do tego wytoczy? Dzięki Tataro-Mongołom i następcom Dżingiza Polska została krajem, w którym nie było stosu. Była tolerancja religijna. Dzisiaj to jest dialog kultur. I ostatnia sprawa. Brakowało mi również, panie profesorze, ustosunkowania się do konsekwencji rozpadu Imperium Sowiecko-Rosyjskiego. Wiadomo, że Chiny zajmą im należną pozycję na mapach Eurazji. Jak my, Polacy, jako ten dialog kultur będziemy wyglądali. Do tego to również jest kwestia narodów tureckich, naszych naturalnych, od 300 lat sojuszników. Przepraszam za te pytania. Dziękuję. Jest tam szereg dość interesujących kwestii. Tylko żeby na tę kwestię, to byśmy musieli zrobić wykład na dwa seminaria, na dwa semestry, żeby to po prostu omówić. Dlatego, że ja tutaj dotknąłem tylko i wyłącznie, posługując się wprawdzie przykładami, których nie rozwijałem, dotknąłem tylko sposobu myślenia geopolitycznego. A w żadnym wypadku nie zajmowałem się zmianami geopolitycznymi, które nastąpiły na świecie. To już jest zupełnie inna sprawa. To oczywiście gdzieś na to, to po prostu nie mamy czasu. Bardzo interesująca kwestia, ale można. Energetyka zawsze jest konieczna. Pytanie jaka? Że ona się ciągle zmienia. Energetyka, która dzisiaj jest, źródła energetyczne, które dzisiaj występują w ogromnej większości, w ciągu XXI wieku uległą daleko idących przeobrażeniom. Jakim? Nie potrafię powiedzieć.
To tutaj mogliby powiedzieć fachowcy, którzy zajmują się właśnie zagadnieniem, ale strony technicznej, ale od strony geopolitycznej ja tylko wiem, że za parę pokoleń ludzie się będą wzruszali ramionami, jak wzruszą słowo benzyna, bo jeżeli te słowa benzyna nie znajdziemy innej treści, to słowo benzyna zaniknie. Kultury wschód, zachód i tak dalej, no te mamy w tej chwili kultury, które przenikają się, mają niesłychanie łatwe sposoby, żeby się przenikać, bo przy pomocy takiego prostego urządzenia to możemy obserwować manifestacje kulturalne na każdym świecie, na całym świecie, bo one przenikają. Cóż będzie, jak one będą przenikały? No bardzo obszerny, bardzo obszerny temat. Zmieni się na pewno pojęcie wschód. Dla nas pojęciem wschód jest Rosja. Ten obszar bardzo zresztą zaludniony, bo po prostu, żeby przeżyć, to ludzkość musiała tu zaludniać, a nie osiągnęła jeszcze takiego stanu, nie osiągnęła jeszcze takiego stanu postępu technicznego, żeby pozwolić sobie na to, żeby obszary wiecznej zmarzliny nie były zaludnione. Obszary wieczne zmarzliny nie nadają się do normalnego życia człowieka i to są jakieś zupełnie nienormalne warunki i już uciekają stamtąd ludzie. Ale co, że będzie geopolitycznie na wschodzie? No, będzie po prostu, tworzy się na wschód od nas daleko idące wakuum geopolityczne. Pod każdym względem. Z roku na rok jest, to się zatrzyma oczywiście, ale w tej chwili z roku na rok obywateli rosyjskich, narodowości rosyjskiej jest około miliona rocznie mniej. W całej Federacji Rosyjskiej, co najmniej w całej Federacji Rosyjskiej ten spadek wynosi 750 tysięcy, ale tam jest bardzo duży przyrost. Częściowo naturalny, częściowo migracyjny ludów islamskich. Ale, mój Boże, no to ja wspomniałem tutaj o mojej książce Dylematy, wydanej w 1972 roku, no ja tam piszę bardzo wyraźnie, że perspektywę rosyjską należy rozpatrywać w takim wymiarze, że współcześnie, czyli na początku lat 70., co trzecie dziecko w Rosji jest dzieckiem islamskim. Na dzisiaj to, ale nie mam w tej chwili, nie pamiętam tych statystyk, jak to dzisiaj wygląda, no wygląda oczywiście znacznie gorzej. Ale tam się robi pustka między wielkimi Chinami, wielkimi Indiami, najbardziej takim przyszłościową Azją Południowo-Wschodnią, między tymi, może już nie tak wielkimi, ale liczącymi się islamskimi ludami tureckimi, turkskimi, to prawda, między nimi robi się pustka. No. Ludzi tam nie ma. Zawsze było mało, ale teraz po prostu robi się wakuum. Ale mówiąc, że tam jest wakuum, no to nie bardzo wyobrażam sobie, jaką kulturę od kogo mamy przenosić. Czy kulturę amerykańską, która zresztą już dobiega kresu, czy kulturę amerykańską, która panuje w Niemczech, mamy przenosić do Rosji, która się wyludnia, czy kulturę rosyjską mamy, nie wiem, gdzie przenosić, do Hiszpanii. W warunkach, kiedy w Europie nie ma granic, to można zupełnie wspomnieć. A dźwiękowo portugalski troszeczkę brzmi podobnie do rosyjskiego, no bo może będziemy kultura rosyjska. No, w Portugalii osadzimy, no, w Rosji się kończy. Natomiast ja mówiłem wcześniej na samym początku, mówiłem o marzeniach geopolitycznych, mówiłem o Ochsztatlerce politycznym. Otóż Rosja przewodzi w marzeniach geopolitycznych
Rosja przewodzi chłostaplerstwie politycznym. Tylko chłostaplerstwie geopolitycznym. Rosja nie chce przyjąć do wiadomości tego, co nastąpiło w ciągu ostatniego pół wieku, co najmniej, a już bardzo ostro w ciągu ostatniego ćwierć wieku. Oni tak się zachowują, jakby to był Związek Radziecki, który właśnie wystrzelił Sputnika, wyprzedzając Amerykanów. I nikt nawet nie wie, jakim kosztem to zrobił. Nawet nikt nie wie, jakim kosztem to zrobił. I wtedy towarzysz Chruszczow może mówić, myśmy wystrzelili Sputnika, a za 20 lat, gdzieś około roku 1980, poziom życia w Rosji będzie równie wysoki, jak w Stanach Zjednoczonych. No, tak można tak mówić, ale to trudno udowodnić. Nie chciałbym nadwyrażać cierpliwości pana profesora, dlatego zresztą widziałem tylko dwa pytania jeszcze, a resztę zostawmy już w kuluarach. Tutaj pan się zgłaszał, proszę o pytanie. Panie profesorze, w końcu XVIII wieku w Wielkiej Brytanii ukształtował się pewien model gospodarczy. Pierwszy rodzaj kapitalizmu, tego prawdziwego kapitalizmu w dziejach ludzkości, który ten model właśnie przyczynił się między innymi do tego, że w Wielkiej Brytanii ta nadwyżka ludnościowa została zagospodarowana w sposób kreatywny, a nie destruktywny jak we Francji. Ponadto ten model w XIX wieku poprzez imigrantów angielskich, brytyjskich został przeniesiony do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, także przyczyniając się do ogromnego wzrostu potęgi tego kraju, dzięki czemu ten kraj jest obecnie największym mocarstwem świata. Te elementy tego modelu zostały po 78 roku wdrażane w Chinach, dzięki czemu ta ogromna, miliardowa rzesza ludności w Chinach także zaczęła budować potęgę tego kraju. Pytanie, czy tego systemu gospodarczego nie można by było wdrożyć w tych właśnie krajach islamskich, w Afryce Północnej. Po prostu to może być trudne, ale jednak to jest moim zdaniem konieczne, wdrożenie tego modelu gospodarczego w krajach Afryki Północnej, żeby tą nadwyżkę tam na miejscu zaktywizować w sposób kreatywny dla budowy dobrobytu tych państw. I to jest moje pytanie, czy to jest po prostu, czy to by mogło być takie rozwiązanie? To jest jedna sprawa. Druga, jeśli no jednak by to nie wyszło, w jaki sposób ekspansja muzułmańska uderzy na Europę? Czy będzie to napływ imigrantów legalnych bądź nielegalnych, czy jednak tu uderzą armii tych krajów? To takie są moje. Uderzą oczywiście armię. Armia polega na tym, że uderzają armię. Jakoś one tam będą wyglądały inne niż dzisiaj, ale uderzą oczywiście armię. Prawda? To armia to jest narzędzie przemocy. Przemocą można tylko trafić do bogactw europejskich, poprawić sobie stopę życia. Chiny, nie bardzo Chiny przyjęły system, angielski z końca XVIII wieku rozwijany, to znaczy gospodarki liberalnej. Ale to jest gospodarka w znacznej mierze kierowana, nawet bym powiedział, że to nie jest gospodarka typu keynesowskiego. Tu jak już mówimy o tych doktrynach ekonomicznych, to proszę pamiętać, że nie ma żadnej idealnej doktryny ekonomicznej. Są doktryny ekonomiczne, które w danym miejscu i czasie są najskuteczniejsze. Ale czas się zmienia, one mogą być przestać być skuteczne. Przeniesione w inne miejsce mogą przestać być skuteczne. Gospodarka typu takiego pełnego liberalizmu gospodarczego, która w Stanach Zjednoczonych, a w mniejszym stopniu później w Europie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, w czasach Thatcher, zaczęła się rozwijać od lat 70., prawda? To ta gospodarka w Chinach nie może działać, ponieważ to jest gospodarka, która nie jest w stanie funkcjonować w kraju niedemokratycznym. Gospodarka rynkowa sama przez się
nie przyczynia się do rozwoju demokracji. To jest taki jak mit, o którym się mówi. Nie przyczynia się. Żadna gospodarka nie przyczynia się do rozwoju demokracji. Bo ma inne cele po prostu. Natomiast demokracja dla niektórych form gospodarowania, a zwłaszcza dla tej rozwiniętej gospodarki wolnorynkowej, demokracja jest niezbędna po prostu. Dlatego, że demokracja zapewnia absolutną swobodę aktywności ludzi, liberalna demokracja, jak to dzisiaj nazywamy, i także swobodę działalności gospodarczej. I w Chinach oczywiście jest to niemożliwe. Chiny wykorzystały kilka czynników, które potrafi. Po pierwsze, dość wcześnie zrozumiały coś, czego nie zrozumieli przywódcy sowieccy na przykład. A mianowicie, że uładowanie środków w jakąś rewolucję światową, w jakąś ekspansję zewnętrzną jest marnowaniem tych środków. I że należy wszystkie środki przeznaczyć na rozwój wewnętrzny kraju. I mniej więcej od jakichś 25 lat, prawda, od czasów, kiedy dam władzę faktycznie Deng Xiaoping, nieżyjący już, to przyjęli taką zasadę i z żelazną konsekwencją stosowali. Na rozwój wewnętrzny, to przede wszystkim na rozwój ekonomiczny. Dzięki czemu nie marnowali tego, tak jak Rosjanie marnowali. Rosjanie mieli tą samą szansę, tylko że ją zmarnowali. Drugi czynnik był następujący. W kilka lat po przyjęciu nowego modelu gospodarczego w Chinach, ale gospodarki kierowanej, a nie wolnorynkowej, nastąpił upadek Związku Radzieckiego, skończyła się zimna wojna. I zimna wojna między innymi powodowała na Zachodzie, nie w krajach obozu socjalistycznego, w krajach obozu socjalistycznego działała niszcząco, wyniszczała potencjał. Natomiast na Zachodzie, dla Zachodu zimna wojna działała konstruktywnie w sensie gospodarczym. Ponieważ istniał gwarantowany przez państwo popyt. Ten popyt to był przemysł zbrojeniowy i towarzyszący, kosmiczny i tak dalej. Państwo gwarantowało środki na ten popyt, firmy mogły bez żadnego ryzyka podejmować działania, ponieważ nie obawiały się, że jakieś załamanie rynkowe czy coś postawi je w takiej sytuacji, że nie dostaną swoich pieniędzy. Nie, wiedziały dokładnie w jakim terminie, ile pieniędzy, na ogół było to mocno zyskowne, utrzymywały ten taki popyt kontrolowany przez państwo, gwarantowany przez państwo, ten popyt był jednym z narzędzi skoku gospodarczego Zachodu. A to działało cały czas od 1945 roku. Czy tam wkrótce po 1945 roku. Gdy skończyła się zimna wojna, to nie było powodu, żeby dalej ładować pieniądze w zbrojenia. Tylko głupi Rosjanie, przepraszam, że tak mówię, no ale głupi politycy rosyjscy wyobrażają sobie, że jak oni wreszcie stworzą rakietę Buława, to ta rakieta będzie miała jakiekolwiek znaczenie. Ta rakieta miałaby znaczenie i to duże. W roku 1985, kiedy cała równowaga świata polegała na równowadze zagrożenia rakiet międzykontynentalnych. Przeciwko komu dzisiaj należy używać, kogo należy powstrzymywać dzisiaj przy pomocy rakiet międzykontynentalnych. Nie ma takiego kraju na świecie. Prawda? W związku z czym Amerykanie, mając dużo środków, ograniczyli wydatki na zbrojenia i towarzyszące dziedziny, w związku z czym pojawiła się w Stanach Zjednoczonych
duża ilość wolnych, niewykorzystanych środków produkcji. I ta sytuacja trwa właściwie jeszcze do dzisiaj. I teraz dla Amerykanie, żeby uruchomić te środki produkcji, musieli znaleźć odbiorcę. I nagle znaleźli odbiorcę, który ma miliard ludzi, miliard konsumentów. Ci konsumenci może mało konsumują, ale państwo dużo konsumuje. I co to znaczyło? To zresztą było powtórzenie sytuacji, która się także zdarzyła przy pierwszej pięciolatce radzieckiej, tam w latach 1829-33-34. Otóż rozpoczął się kryzys światowy w 1929 roku i Rosjanie chętnie na kredyt brali, a papiery dłużne były w obiegu. Firmy, które im dawały na kredyt, dostawały jakieś papiery. Te papiery miały jakąś wartość, prawda? Dzięki czemu w pierwszej pięciolatce nastąpił znaczny wzrost industrializacji Związku Radzieckiego. W następnych już nie, bo te moce produkcyjne szły na własne potrzeby bardziej, w związku ze zbliżającym się zagrożeniem wojennym, ale w pierwszej pięciolatce to działało. Bo w Rosji to krótki czas w Związku Radzieckim, a w Chinach działa to już ponad dwie dekady. I oni mają łatwy dostęp do kredytów, łatwy dostęp do dóbr materialnych, zwłaszcza dóbr inwestycyjnych, które są u nich, to się kończy, ale jeszcze jest, które mogą być u nich znoszone i stąd jest ich skok. Bo niezależnie od tego, czy mieliby system gospodarczy trochę taki, czy trochę inny, to po prostu daje to możliwość, ponieważ są wolne moce produkcyjne i jest wolny konsument. Wolne moce produkcyjne mają Stany Zjednoczone, Japonia, Tajwan i tak dalej. Konsument to są Chiny. I to jest drugi czynnik wzrostu gospodarczego. Trzeci czynnik wzrostu gospodarczego to jest tak. Jeżeli mamy 38 milionów ludzi w Polsce i chcemy kupić, bo nie możemy na kredyt dostać, kupić wielką inwestycję, to jeżeli każdemu Polakowi zabierzemy dolara rocznie, to będziemy mogli zrobić inwestycję za 38 milionów dolarów. A w tym samym czasie Chińczycy mogą zrobić inwestycję za miliard dolarów, biorąc też dolara od obywatela. No, tutaj działa prawo wielkich liczb. I po prostu te wielkie społeczeństwa, ograniczając na przykład spożycie wewnętrzne, ograniczając płace czy coś, uzyskują dyspozycyjne kwoty, to jest oczywiście przeniesienie, bo to niekoniecznie muszą być pieniądze, to jest tylko przykład, taki uproszczony, uzyskują możliwości, których oczywiście inne kraje nie mają. Spójrzmy na Japonię, która się cofa. Japonia nie ma takiej możliwości. Jest krajem bardzo rozwiniętym. Tam jeszcze następuje kryzys demograficzny. To już inny. Wiele czynników powoduje, że Japonia się cofa. Natomiast Chiny są ciągle w rozpędzie. Tylko, że ten okres kończy się. Dlatego, że tereny korzystne inwestycyjnie przesuwają się, między innymi przesuwają się do krajów arabskich. Nie w takim rozmiarze, żeby tam konstruktywnie wykorzystać cały potencjał ludnościowy, energii społecznej, ale w jakimś rozmiarze. I tam jest, im się bardziej opłaca. Najbardziej zresztą w tej chwili takim chłonnym obszarem, gdzie się bierze, to jest Azja
południowo-środkowa. Indie stają się w tej chwili ciekawszym partnerem do lokowania pieniędzy niż Chiny. Chiny mają dwa ograniczenia. Pierwsze ograniczenie, które wychodzi w tej chwili. Zaczyna się kryzys demokratyczny w Chinach. Chiny przez całe dziesięciolecia ograniczały wzrost demograficzny. I w tej chwili w stosunku do rozdmuchanej, rozbuchanej działalności inwestycyjnej i jeszcze większych planów, przy czym ta działalność inwestycyjna no trochę przypomina działalność inwestycyjną stalinowską. Stalin nie był w stanie ludziom budować mieszkania, ale budował na wzór pałacu stację metra. Marmury, gdzie co, każda stacja metra wyglądała jak wspaniała świątynia, prawda? Nikt nie ma na świecie takiej świątyni. Ja dość od czasu do czasu bywam w Chinach i swego czasu mówię, a patrz, to ja tam mam nową autostradę. Spójrz na zjazdy. Patrzę na zjazdy. I tam na zjeździe, na tej barierce, są takie długie rynny i rosną tam kwiaty. Ja się pytam, kto je będzie podlewał? I dostaję taką samą odpowiedź, jaką dostałem kiedyś w Związku Radzieckim. Bo trzeba je podlewać. Taką samą odpowiedź, którą dostałem kiedyś w Związku Radzieckim, kiedy mi opowiadano o wspaniałych projektach, kiedy na słonych stepach Kazachstanu wyrośnie pszenica. I właśnie mówiono, jakie olbrzymie ilości hektarów zasiano pszenicą. No w ogóle nie ma żadnego problemu ze zbożem już na świecie. Ja zadałem głupie pytanie. A jak będziecie zbierać? Odpowiedź była stanowcza. Ależ zwołamy komitet i podejmiemy odpowiednie decyzje. Jak ja się spytałem Chińczyka, a kto te kwiaty będzie podlewał? Bo jeden wie, po co te kwiaty tam. No, tak samo jak te barmury w metrze. Kto te kwiaty będzie podlewał, to mi powiedział, zwołam jakiś tam kolektyw i podejmiemy odpowiednią decyzję. Prawda? Otóż problemem jest to, że Chiny nie ruszą dalej już, znaczy powoli, ale Chiny doszły do pewnej granicy, kiedy bez zmian politycznych, to znaczy przez uwolnienie inicjatywy ludzi, choćby tylko inicjatywy gospodarczej. Ale jak się uruchomi inicjatywę gospodarczą, to za nią pójdzie inicjatywa polityczna. Otóż bez uruchomienia tego nie są w stanie iść, nie będą już, bo nie będą miały przyrostu energii wskutek skoku demograficznego, bo on się kończy. A mają wszystko rozpędzoną budowę gospodarki, żeby to skończyć, to będą potrzebowały energii, nie przez zwiększanie ilości ludzi, ona rośnie i będzie jeszcze rosła, do 1,5 miliarda dojdą, ale to już zaczyna być problem i można będzie to zwiększyć tylko przez większą ilość energii uzyskaną od ludzi, ale to wymaga uwolnienia tych ludzi. A uwolnienie tych ludzi jest końcem systemu. A koniec systemu w Chinach może przebiegać ewolucyjnie, ciągle jeszcze może przebiegać ewolucyjnie, i powiedzmy sobie, w ciągu 20 lat zmienią ten system. Oczywiście nie da demokracji typu europejskiego czy amerykańskiego, bo to w ogóle się nie mieści w żadnej chińskiej mentalności. Ale zmienią ten system na system luźniejszy, znacznie luźniejszy, który wyzwoli jednostkowe inicjatywy u miliardów ludzi, miliarda ludzi wyzwoli te inicjatywy.
ale zajmie trochę czasu i wymagał będzie takiej decyzji. No cóż, musimy zgodzić się z tym, że nie tylko oddamy władzę, ale tego majątku, którego nie zdążymy wywieźć, to nam mogą zabrać. A tylko czerwonych książąt tam nie brakuje. Otóż, a druga droga to jest gwałtowny przewrót. I gwałtowny przewrót w Chinach jest oczywiście nieszczęście dla świata. Dlatego, że Chiny są w tej chwili tak ważnym rynkiem, że jeżeli ten rynek się załamia, a wszelkie działania rewolucyjne to powodują, jeżeli tam dojdzie do chaosu rewolucyjnego, jeżeli się ten rynek załamie, no to ci, którzy na ten rynek pracowali, stracą możliwość egzystencji. Owszem, będą próbowali właśnie przerzucić, może przerzucić na Arabów, może gdzieś, ale nie są w stanie tyle przerzucić, żeby rozwiązać problem islamski. W krótkim czasie, bo tutaj mamy do czynienia z krótkim czasem. Bo kocioł islamski już nie wrze, już wybuchł. On będzie w takich eksplozyjnych formach systematycznie postępował, prawda? I po kolei, prawda? Punktem zwrotnym, kiedy już nikt nie będzie miał żadnej wątpliwości, co się stanie, to będzie upadek państwa Izrael, który nie ma szansu przeżycia tak przecież. I w związku z tym prawdopodobnie nowe tragedie, nowy holokaust, coś takiego. Zresztą Izraelczycy sobie z tego świetnie zdają sprawę. Bo to jest nie tylko wokół nich, ale wewnątrz nich. Tak będzie z tymi Chinami, to znaczy, że tutaj przyjęcie jakiejś lepszej, rozsądniejszej, skuteczniejszej doktryny ekonomicznej miało będzie pewne znaczenie, ale tych podstawowych procesów nie załamie. Dobrze, prosimy o ostatnie pytanie. Jeśli można, panie profesorze, bardzo przede wszystkim cieszę się z tego pańskiego wystąpienia tutaj, a to z tego powodu, że wydaje mi się, że dzisiaj zagrożeniem dla myślenia geopolitycznego jest ta inflacja pojęcia geopolityka, tego, że używa się go w kontekstach odbiegających od jego właśnie takiego ścisłego znaczenia, no, nie odnoszącego się nawet do dyscypliny naukowej, ale odnoszącego się do pewnego poglądu ugruntowanego merytorycznie, prawda? Wszelkie wypowiedzi tyczące się polityki zagranicznej czy polityki międzynarodowej opatruje się przymiotnikiem geopolityka, co w moim przekonaniu jest właśnie zagrożeniem dla rozumienia samego tego terminu i w związku z tym bardzo pozytywnie oceniam zarówno inicjatywę dzisiejszego spotkania, jak i dzisiejsze pańskie wystąpienie. Natomiast kwestia, którą chciałem poruszyć, to są związki geopolityki jako pewnego sposobu myślenia, czy też pewnej dziedziny wiedzy, z czym, co mi się wydaje, że jest dotychczas pomijane, czy niedowartościowywane w polskiej literaturze przedmiotu. Pan profesor tutaj bardzo interesująco zarysował różne wątki historyczne, natomiast jakby chciałbym zwrócić uwagę, że istnieje pewna grupa autorów, przynajmniej mi są znani autorzy przede wszystkim anglosascy, tacy jak na przykład Jared Diamond, czy Konrad Lorenz, czy autor pracy Ekologiczny imperializm, którego nazwiska sobie w tej chwili nie potrafię przypomnieć, którzy wychodzą od pozycji takich właśnie socjobiologicznych, etologicznych, czy wręcz humanetologicznych i tak naprawdę dochodzą do wniosków stricte geopolitycznych. Jeśli weźmiemy sobie na przykład pracę właśnie Diamonda, Strzelby z Alaski Maszyny, czy Upadek, pod tytułem jest coś o tym, dlaczego niektóre cywilizacje upadły, to znajdujemy tam właśnie takie stwierdzenia, że na przykład nie wiem, Europejczycy napotykali szereg barier ekologicznych w zasiedlaniu określonych krajów i w związku z tym, nie wiem, na przykład nie powiodła się portugalska kolonizacja Konto w XVII wieku, prawda? To są wnioski z tych geopolityczne.
zmian, przy czym opierające się na identyfikacji tego rodzaju czynników, jak czynniki chorobotwórcze, jak czynniki związane z możliwością produkcji żywności i jakby stąd się wyciąga wnioski na przykład dotyczące się tego, dlaczego to właśnie Europejczycy dotarli gdzieś tam pod koniec XV wieku do Ameryki, a nie vice versa. W związku z tym chciałbym jakby zapytać, czy w związku z tytułem dzisiejszego wykładu pan profesor uważa, że tego rodzaju kierunek poszukiwań, to znaczy budowanie mostów pomiędzy psychologią ewolucyjną, pomiędzy humanetologią, pomiędzy socjobiologią, a właśnie geografią, polityką, historiozofią również, bo jeżeli mówimy o autorze, który napisał ekologiczny imperializm, czy na przykład o Edwardzie Osbornie Wilsonie, którego najnowsza książka, co prawda jeszcze nie przetłumaczona, ale dostępna w języku angielskim, coś tam z Social Imperialism, nie pamiętam w tej chwili, można znaleźć na skrypcie. Po przeczytaniu jakby pierwszych rozdziałów tej książki można wywnioskować, że autor jakby stawia tam właśnie szereg takich kwestii, które właśnie mieszczących się w zakresie zainteresowania geopolityki, to znaczy poszukujących współzależności pomiędzy pewnymi zakodowanymi biologicznie czy ewolucyjnie takim imperatywem terytorialnym, prawda? Na przykład Robert Ardrey identyfikuje w swojej pracy właśnie pod tytułem Territorial Imperative. Poszukuje współzależności pomiędzy takimi właśnie zachowaniami typowymi w ogóle dla prymatów, czy dla dajmy na to zwierząt o jakiejś społecznej strukturze, a właśnie pewnymi procesami politycznymi. No jeżeli właśnie weźmiemy sobie, dajmy na to, Konrada Lorenza i jego pracę Regres Człowieczeństwa, czy jeszcze szereg innych opublikowanych w języku polskim, to tam też jest pewne paralele odnajdywane pomiędzy uwarunkowaniami biologicznymi zachowań ludzkich, a właśnie pewnymi procesami politycznymi, które były współczesne autorowi, jak on to pisał oczywiście w latach zimnej wojny, więc przede wszystkim interesował się między moskiewskim ośrodkiem siły, a amerykańskim ośrodkiem siły. No więc rekapitulując to moją wypowiedź i zarazem pytanie, chciałem zapytać, czy to jest obiecujący pańskim zdaniem kierunek poszukiwań i czy geopolityka powinna się tym interesować, czy potrzebna jest, aby w tym kierunku jakoś usystematyzować zainteresowania. Dziękuję bardzo. Jest to oczywiście dla geopolityki bardzo interesujący kierunek. Geopolityka ma to do siebie, że jest bardzo szeroko interdyscyplinarna i ponieważ zajmuje się najprzeróżniejszymi dziedzinami aktywności ludzkiej, stąd też musi siłą rzeczy trafiać do najprzeróżniejszych dyscyplin. Do niektórych w szczególności, bo na przykład właściwie taka podstawowa metoda badawcza, która jest w tej chwili stosowana w geopolityce współczesnej, a nie historycznej, to jest oczywiście wykorzystanie cybernetyki, więc może sami twórcy cybernetyki to trochę porzucili i szukają głównie sztucznej inteligencji. Natomiast nam to się niesłychanie przydaje. Co do spraw ekologii, wynika to chociażby z bardzo prostej przyczyny ogromnego wzrostu ludności. I teraz ogromny wzrost ludności musi powodować ochronę zasobów naturalnych. Wszystkich zasobów naturalnych, to znaczy nawet takich jak krajobraz, ponieważ dla bytowania człowieka też to ma znaczenie. Ja przypomnę, że ekologia jest przecież względnie młodą dyscypliną i tak naprawdę, przepraszam, mówię, używam słów telewizyjnych, a to śmiecie straszne, nie tak naprawdę, tylko w rzeczywistości, bo tak naprawdę to znaczy coś zupełnie innego. Otóż rzeczywistość jest taka, że dopiero w połowie lat 70., może w pierwszej połowie nawet jeszcze lat 70. w stanie Colorado, który jest
bardzo interesujący krajobrazowo, poza wszystkim innym, od stepu do bardzo wysokich gór, od sawanny do bardzo wysokich gór, otocz tam od prerii. Tam się zaczął rodzić ruch ekologiczny, ponieważ łatwość dostępu do energii wodnej, łatwość komunikacyjna, duża ilość siły roboczej na miejscu i tak dalej, i tak dalej, powodowały, że w miejscach trudnych do skontrolowania, bo na skraju równin i gór, wnosiły się zakłady, które niszczyły ekologię i które zaśmiecały okolice odpadami, straszliwie zaśmiecały. Ale co to, dlaczego ja to przypominam? To jest pół wieku. I w tej bardzo ważnej dziedzinie ochrony zasobów naturalnych, które są przecież ograniczone, przy tak ogromnej ilości ludności świata, która jeszcze będzie rosła jakiś czas, to możliwość przeżycia tej ludzkości zależy od tego, czy uda się ocalić albo odtworzyć, bo to w wielu wypadkach jest tylko odtworzenie, odtworzyć środowisko natury. Bo to już jest tylko właściwie środowisko bardzo często geograficzne, dlatego że to już jest natura. Te wszystkie wartości naturalne tam, gdzie większość zostały zmarnowane. Są całe obszary. Pierwsze próby są na pewno obiecujące. Na przykład ryby, które pływają w Renie, Ren był ściekiem, a to już dawno temu te ryby zaczęły pływać. Próby są obiecujące. Koncepcje natomiast, i tutaj geopolityka miałaby coś do powiedzenia, natomiast koncepcje polityczne, które są tworzone i które są realizowane, budzą poważne wątpliwości. Wydaje się po prostu, że pierwsza koncepcja jako tako uargumentowana i nieskonfrontowana ani z rzeczywistością, ani z procesem historycznym, jest po prostu realizowana. Na przykład sprawa zmiany klimatu. Wiemy, że klimat się zmienia. W połowie XVII wieku były takie zimy, kiedy można było z Polski do Szwecji przejść piątą przez cały Bałtyk. Są działania wielkich mas materii na powierzchni. Te najbardziej, które nas frapują w tej chwili, to płyty transkontynentalne, które tam się stykają, powodują trzęsienia ziemi i tak dalej. Mniej więcej wiemy, jak to wygląda, ale to są wszystko procesy, które trwają niesłychanie powoli. I na przykład założenie, że ludzie w ciągu 20 lat mogli zmienić klimat, albo że jakieś działania prowadzone przez 20 lat, albo przez 50 lat, przez ludzi, na przykład, żeby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, że one zmienią sytuację, są po prostu oderwane od rzeczywistości. Oczywiście, że należy, chroniąc środowisko, należy zmniejszać emisję gazów cieplarnianych. Należy podejmować cały szereg rozmaitych działań, do których doszli ekologowie i które w jakiś sposób przyczyniają się do tego, że to środowisko jest częściowo ratowane. I im więcej takich częstotliwych działań będzie, tym lepiej. Ale to nie zmienia faktu, że przecież
będą działy się u nas i w przylegającej części kosmosu. Przed chwilą widzieliśmy tam w Czelabińsku czy gdzieś, prawda, jak się kosmos pokazał, co przybliża z kosmosu, jak się pokazali. Otóż, kamienni, otóż musimy się liczyć na przykład, że co my nie będziemy robili, to klimat się będzie ocieplał. I tutaj ochrona środowiska nie polega na tym, żeby zawracać Wisłę kijem, bo tego się nie da nawet zrobić. Tylko polega się na tym, żeby w miarę możliwości przewidzieć te zmiany natury. Tu my jesteśmy ciągle bardzo ślepi. Ja mówiłem, że nie znamy tych podstawowych mechanizmów, które kierują zachowaniem, kierują procesami demograficznymi, jak to się przekłada przyrost ludności na to, że nagle intelekty wyrastają ludzkie, prawda? Nie znamy tych mechanizmów, ale nie znamy także mechanizmów dotyczących naszej Ziemi. Nie mamy badań wystarczających i wiarygodnych, a one są możliwe. One są oczywiście kosztowne, ale są możliwe, żeby zobaczyć, jak chociażby w ostatnich 500 latach się tutaj rozmaite rzeczy zmieniały. A w niektórych wypadkach, tam na przykład gdzieś na północy, gdzie mamy, bo możemy sięgać dużo głębiej w przeszłość, widzieć jakieś efekty, jakichś zmian, które następowały dużo dalej niż 500 lat temu. Przewidzieć to trzeba. Tak jak musimy przewidzieć, co daje przyrost ludności w Chinach i załamanie przyrostu ludności w Chinach, to będzie załamanie, to tak samo musimy wiedzieć, co dają nam zmiany klimatyczne i być może te zmiany klimatyczne będą dla nas bardzo nieprzyjemne, bo że rzeczywiście podniesie się poziom mórz, może coś innego nastąpi. I nie liczmy, że jeżeli zmienimy o 30% spadnie nam emisja gazów cieplarnianych, to klimat się zmieni. Nie. To są procesy, które nie dzieją się w kategoriach ludzkiego życia. Żyjemy kilkadziesiąt lat, no 128, jak czytałem, ktoś tam w Warszawie już przeżył, więc żyjemy, prawda, 128, 130 lat, proszę bardzo. W takim czasie tych wielkich zmian w naturze to nie ma. One oczywiście wymagają licznych pokoleń. I w tym kierunku powinny iść badania ekologiczne. Natomiast bardzo często badania ekologiczne polegają na tym, że one tylko obrazują stopień zniszczenia środowiska. I to stopień zniszczenia środowiska kiedyś. Bo możemy oczywiście mówić o imperializmie mocarstw czy o imperializmie gospodarki i w następstwie tego imperializmu, albo inaczej, nieświadomości, że zasoby naturalne trzeba chronić. Podczas I wojny światowej używano gazów trujących takie jak i peryt, które do dzisiaj gdzieś tam źle oddziaływują. Doprowadzano do tego, doprowadzało się do tego, że lasy deszczowe, lasy tropikalne się zaczyna wycinać. To nie prowadzi do natychmiastowych zmian w cyrkulacji powietrza, ale przyspiesza jakieś zmiany w cyrkulacji powietrza na pewno, że w niewielkim stopniu, ale po co przyspieszać się w niewielkim stopniu? W cyrkulacji powietrza, czy też wody, z którą mamy tutaj do czynienia. Natomiast większość publikacji ekologicznych to są publikacje takie, paskudny rząd nie doceniał, zniszczył nam pół Colorado. I to jest prawda. No, może nie dlatego, że to był paskudny rząd, tylko dlatego, że w ogóle nie wyobrażał sobie, że tym się musi zająć. Zniszczył, no. Nie pół, ale jakąś część. Powiem, że to nic nie daje.
to po prostu pokazuje, tylko powtarza po raz kolejny, że istnieje problem. Ale my wiemy, że ten problem istnieje. Sugeruje natomiast, że z tego problemu można bardzo łatwo wyjść. Przestańmy wycinać lasy w Amazonii i wszystko będzie w porządku. Nieprawda. Na jakiej podstawie tak możemy twierdzić, że jak przestaniemy wycinać lasy w Amazonii, do rzeczy Amazonii, to wszystko będzie w porządku, kiedy zmiana klimatu, zmiany klimatu następowały cały czas i nikt nigdzie nie wycinał lasów na takim obszarze, a zmiany następowały. Przepraszam, jest taki przykład Wyspy Wielkanocnej, bodajże 6, no, Wyspa Wielkanocna. 6 królestw było, prawda, do, gdzieś tam do połowy XVIII wieku, no i kiedy po raz pierwszy dotarli tam Europejczycy, to z tych królestw bodajże zostało, nie wiem, jedno, jeśli dobrze pamiętam, i nie było już w ogóle żadnych drzew, no bo szczególne właśnie organizmy polityczne rywalizują, jak właśnie Jason Diamond, przeze mnie przywoływany wcześniej, opisuje to w jednej ze swoich książek, pomiędzy sobą supremację, czy nie wiem, ponderację na tej wyspie właśnie dokonały ze względów prestiżowych jakby wyniszczenia ekologii, no i w pewnym momencie okazało się, że ta wyspa już nie miała podstaw, żeby się komunikować ze światem zewnętrznym i się skalała ta cywilizacja. Można oczywiście zrobić zawsze próbę. Ogrodzić sad, gdzie są owoce, ogrodzić sad i postawić strażników, wybrać z naszej grupy 20 ludzi i powiedzieć: zamykamy was w tym sadzie, będziecie się żywili, bo tu są jabłka, tutaj są śliwki, tak, różki i tak dalej. Otóż możemy, co się okaże, po jakimś czasie to nie tylko jabłka i gruszki, ale liście i korzonki zjecie. A co mieli ci biedacy, którzy nie byli w stanie wypłynąć z wyspy? O ile pamiętam, najbliższy ląd tam jest 1200 km chyba. Przepraszam, ale przyjmę ten telefon. Halo? Otóż, co ci biedacy mieli zrobić? Oni oczywiście zniszczyli całe środowisko, żeby przeżyć. I teraz dowcip polega na tym, że musimy znaleźć taki system, żeby, jak jesteśmy zamknięci na globie ziemskim, to żeby nie zniszczyć całego naszego środowiska, bo wtedy nie przeżyjemy. A to środowisko to nie tylko oczywiście gruszki i jabłka, to także powietrze, to także woda.